Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Łukasz Siona, kanał Cioną po oczach. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie kanał, oglądajcie naszego TikToka, a przede wszystkim bądźcie z nami na czasie. Ale dzisiaj z nami jest fantastyczny gość, cudowne dziecko polskiej piłki, Filip Marchwiński, napastnik Lecha Poznań i młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21. Jeszcze przed kilkoma latami był uważany za największy talent zdecydowanie w polskiej piłce. Teraz wielu ma wątpliwości, wielu mówi, że się zaciął, że już nie da rady. Ale my wciąż w niego wierzymy. Co na to sam Filip? Przekonajcie się, oglądając ten wywiad. Ja pamiętam Cię doskonale jeszcze z meczów kadry U15, kiedy Zbigniew Boniek wręczał Ci nagrodę najlepszego piłkarza w meczu ze Słowacją we Wrocławiu. Czuję się takim produktem też tych reprezentacji PZPN-u, jakby tej nowej fali, która wchodzi w polską piłkę. Czy czuję się produktem? W tym tego dobrym słowa znaczeniu. Szczerze mówiąc, powiem tak. Przechodziłem przez prawie każdą reprezentację do reprezentacji, w której teraz jestem, U21. Nie udało mi się jeszcze pojechać na pierwszą reprezentację, ale naprawdę przeżyłem dużo. Myślę, że zebrałem spore doświadczenie z tych wyjazdów, ale nadal to jest piłka młodzieżowa. Lecz tak jak mówię, jest to ogromne doświadczenie, bo już tak jak ostatnio właśnie z kimś liczyłem, to tych meczów trochę się zebrało. Więc jestem też optymistycznie nastawiony do zbliżających się eliminacji Mistrzostw Europy, przepraszam. Chciałeś już Ligi Konferencji powiedzieć, w Poznaniu. Ciągle o tym, więc tak. Trochę się pomieszałem, ale tak, do Mistrzostw Europy. Myślę, że tutaj też jest bardzo dużo zawodników, którzy przebyli podobną drogę jak ja. I też mają duże doświadczenie, więc myślę, że razem tutaj ze sztabem i z zawodnikami możemy osiągnąć wiele i prezentować dobry poziom. Filip, jak pamiętam wtedy, bo dodałem Cię na Facebooku, jak byłeś dzieciakiem jeszcze, rzeczywiście tam była sama piłka, tam tylko piłka Ci w głowie była. Patrząc na to, tam rzucałeś piłkarzy różnych i tak dalej, pamiętam. Dalej tak jest, że piłka to już jest zawód? Twój absolutnie, czy cały czas pasja gorąca taka, wiesz, no bo pamiętam Ciebie z tamtych dziecięcych lat. Jest już to mój zawód, ale też mam ogromny sentyment i tak jak Pan wspomniał, bije ta pasja, ponieważ uważam, że dla mnie przynajmniej mówi się o pieniądzach, o tym wszystkim, ale naprawdę ja kocham to robić, kocham to, co robię i sprawia mi to przyjemność, więc jeszcze jak masz dostawać za to pieniądze, to jest to super praca, więc możesz iść do tej pracy uśmiechnięty. Chyba tyle. Tak, i to widzę w Tobie cały czas właśnie te pasje. Słuchaj, z Lechem zadziwiliście całą Europę, można powiedzieć, ćwierćfinał Ligi Europy. Wspaniała postawa też w meczu drugim z Fiorentiną. Tak jak patrzysz teraz na tę przygodę, wielki sukces, jednak niedosyt, że tej Fiorentiny nie udało się pokonać i mógł być półfinał. Zawsze sportowiec chce czegoś więcej, więc jestem ciekawy, jak Ty do tego podchodzisz. Niedosyt, czy jednak wspaniała rzecz, do której będziesz wracał? Mówimy o Lidze Konferencji. Tak, Lidze Konferencji. Okej, okay. To uważam, że ogólnie ja jako ja jestem zadowolony z tego, co osiągnęliśmy, bo myślę, że osiągnęliśmy lekko ponad to, co było oczekiwane, ale też patrząc na ten dwumecz z Fiorentiną, to naprawdę doszedł taki niedosyt, bo naprawdę graliśmy jak równy z równym i byliśmy o krok od półfinału. Niestety na nasze nieszczęście Fiorentinie udało się zdobyć bramkę, która też trochę podcięła nam te skrzydła.
ale na pewno zapamiętam tą przygodę i ten mecz do bardzo długo. Jakie cele sobie stawiasz, też indywidualne? Przede wszystkim, czy następny sezon w Lechu, czy już jest to gdzieś ogarnięte, czy też skupiasz się na tym, żeby no już stać się takim wyjadaczem, ligowcem z prawdziwego zdarzenia, bo ciągle ktoś ci gdzieś tam coś zarzuca, że za mało tych bramek, że no ja wciąż uważam się za jedną z największych nadziei polskiej piłki. Ja to cały czas mówię, że czekam na twój debiut też w pierwszej reprezentacji, bo widziałem, jak grałeś w reprezentacjach juniorskich, dziecięcych można powiedzieć, ale znam twój potencjał. Ten sezon chcesz, żeby był przełomowy taki, wiesz, mówię o lidze też. I czy w Lechu? Powiem tak, trwają negocjacje kontraktu z Lechem. Więcej nie wiem. Też sam jestem ciekawy, co przyniesie ta przyszłość. Ale na razie skupiam się na tym, co jest tu i teraz, czyli na graniu z orzełkiem na piersi, na treningach, na docieraniu się przed Mistrzostwami Europy, więc na ten moment ciężko mi też odpowiedzieć na to pytanie. Te kadry U21 stać na duże rzeczy? Piłkarsko i umiejętnościowo? Uważam, że tak, ponieważ mamy, tak jak wspomniałem, mamy bardzo dobry sztab, mamy bardzo dobrych zawodników, młodych zawodników z bardzo dużym potencjałem i umiejętnościami. Myślę, że teraz kwestia dotarcia się i poukładania tego wszystkiego i naprawdę możemy robić wielkie rzeczy. Gdybyś porównał Michała Probierza i Johna van den Broma, można znaleźć jakieś podobieństwa, różnice? O kurde. Szczerze powiedziawszy, zupełnie dwie inne szkoły, ale nie mówię, która jest lepsza, która jest gorsza. Bardzo dobrzy ludzie, bardzo życzliwi, więc myślę, że to jest takie porównanie. Jedno, które mógłbym znaleźć, bo tak na szybko to ciężko. Jasne. Dobrzy ludzie to bardzo ważne w piłce. Dobrzy ludzie i może mogę dodać, że tacy mentorzy i nawet trochę psycholodzy. Fajnie, to jest bardzo ważne. Filip, na koniec chciałem cię zapytać też o twoje marzenia piłkarskie, bo trochę byłeś czasem przygaszony ostatnio. Takie miałem wrażenie, że trochę się denerwowałeś, że gdzieś może seryjnie nie strzelasz tych bramek, tak jak niektórzy kibice by chcieli, chociaż ja uważam, że to jest rozwój pewien i inaczej trzeba na to patrzeć, ale jakie są twoje marzenia takie piłkarskie, które byś chciał spełnić? Moje piłkarskie marzenia? Tak. No to jeszcze niespełnione. Jeszcze niespełnione. Na pewno transfer za granicę. Jak mam już tak wybiegać w przyszłość, no to Mistrzostwo Świata z reprezentacją Polski, wygrana Ligi Mistrzów i myślę, że no na razie to tyle. Filip, były takie głosy, pamiętam, że szukamy następców lewego i tak dalej. Ciebie wymieniano w gronie tych kandydatów, którzy mogą to zrobić. Rozumiem, że cały ten żar do tego celu pozostał i że to nie zmieniło. Nie, no nic się nie zmieniło. To jest naprawdę jeszcze bardzo dużo pracy, żeby osiągnąć poziom naszego kapitana pierwszej reprezentacji. To jest, dla mnie to jest piłkarz wybitny. I naprawdę dużo pracy, już nie mówię, że tylko przede mną, ale przed każdym, który chciałby wejść w buty Roberta Lewandowskiego. Myślę, że się ktoś znajdzie, czy to będę ja, nie wiem, bardzo, bardzo mocno na to liczę, ale myślę, że jest paru zawodników, już nie mówię tutaj u nas w kadrze, czy w młodszych, ale też w reprezentacji Polski, jak i polskich zawodników, którzy mają predyspozycję do tego. Jak słyszymy, Filip wcale nie stracił wiary we własne umiejętności. Ja rozpoznaję w nim tego samego zakochanego w piłce chłopaka, którego widziałem, kiedy miał 14 lat i odbierał na stadionie Przyoporowskiej we Wrocławiu nagrodę za najlepszego piłkarza meczu reprezentacji U15 w meczu ze Słowacją. Wciąż ma wielkie marzenia i wydaje mi się, że tak po ludzku warto tego chłopaka w tym wszystkim wspierać, bo polska piłka może mieć tylko z niego coraz większy pożytek.
Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Bądźcie z nami, prosimy o lajki, suby, przede wszystkim dzwoneczki. No i nie zapominajcie także o naszym TikToku. I bądźcie z nami na czasie, a opinie wyrażajcie chętnie. Do zobaczenia.